Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym i ostatnim już odcinku z misji Jeden Han, Jeden Klan, czyli chyba najtrudniejszej misji, przynajmniej w kampanii orków, pewnie nawet w całej, we wszystkich kampaniach Dzikich Hord, a jak dla mnie to chyba nawet najtrudniejszej misji w całych Heroesach Piątych. Także kontynuujemy ją. Kujin tutaj sobie, no czyścimy po prostu tą wyspę ostatnim tak naprawdę. Jakaś bitwa z Paokajami nas czeka. I co, zanim zaczniemy, to oczywiście tak, kropka w górę, subskrypcja i komentarz, jak najbardziej. Mam nadzieję, że wszyscy się cieszymy tym, że ta misja dobiega końca i ja cieszę się dlatego, że nie będę musiał się już nią męczyć z jej ogrywaniem i tam gdzieś tam myśleniem, co trzeba robić. A wy nie będziecie musieli oglądać, jak ja komentuję swój gameplay. No nieważne. No właśnie, Paokai. Teraz jest pytanie, czy 20, jakby, czy 50 Paokai jest w stanie zabić chociaż jednego cyklopa? No dobra, 40 Paokai. Jest w stanie, czy nie jest w stanie? Dodatkowo jeszcze właśnie rzuciłem szał, żeby zaabsorbować więcej obrażeń. No i udało się. Żaden cyklop nie poległ. I się udało. 4000 expa. No teraz już nie jest istotne, tak? To ile dostajemy expa, nie ma żadnego absolutnie znaczenia, ponieważ mamy maksymalny poziom. Poziom 20. No i właśnie, co by to jeszcze robić? No tak naprawdę w tym momencie już chodzi tylko o to, żeby wrócić do zamku, szkolić armię ile się da i w momencie, kiedy ta armia będzie już, no powiedzmy taka wystarczająca, to wypłynąć na morze i płynąć dalej na południe. I na południu będzie już koniec tej mapy. Więc tak właściwie, to gdyby nie było teraz tego problemu, że boty będą robić swoje tury po milion lat, to zakończenie tej misji trwałoby może z 10 minut. No plus walka, powiedzmy to 15. Nawet już 15 minut. No ale niestety zajmie nam to nieco dłużej z tego względu, że no te tury będą trwały potem dość długo. Chociaż z fioletami chyba już nie będzie większego problemu, ponieważ oni już tam po prostu sobie stoją na tym morzu z tego co widzę i nie ma żadnego większego znaczenia co oni tam robią. Kujin nauczyła się drży przed Memrykiem, bardzo fajnie. Tutaj sprzedam sobie chyba te artefakty, które nie są potrzebne, właśnie. Tak właściwie wszystkie artefakty, które nie są z zestawu i których aktualnie nie mam założonych, mogą zostać sprzedane, bo po co tak. Kupowanie talizmanu nie ma już sensu, ponieważ są dostępne tylko dwa zaklęcia z tego talizmanu. To ma sens. No właśnie, ulepszenie na dzikie cyklopy. Oczywiście, że tak, podjąłem się tego wyzwania i będę je kontynuował. Mam nadzieję, że będę o tym pamiętał, ale raczej będę, żeby jednak grać cały czas na tych dzikich cyklopach, a nie na krwawych cyklopach. No i właśnie, dochodzimy do tego wspaniałego momentu, kiedy Lazurowy po prostu blokuje się w tym przejściu i będzie swoją turę wykonywał dłużej niż powinien. I to jakieś na przykład przeczekanie jednej takiej tury, no wiadomo, no to nie jest jakiś super duży problem, tak? No po prostu dobra, no ta tura trwała może z 3 sekundy dłużej, tak albo 4, bez żadnego problemu, ale no wierzcie mi, że jak się tych tur przeklikuje kilka, tak jak się na przykład przeklikuje tydzień albo 2 tygodnie, nic nie robiąc, tylko po prostu klikając koniec tury, no to trochę się to robi nudne. Nudne to mało powiedziane, ale męczące. No pieniędzy oczywiście i tak nie ma na wyszkolenie wszystkiego, no to jest odwieczny problem, mam wrażenie, tej misji, tak? Nie mamy w tym momencie już ani kopalni złota, ani żadnego mieszka ze złotem, które by nam dawał, ani no nic takiego właściwie, no. Więc musimy polegać tylko i wyłącznie na kapitolu, który mamy też jeden, więc można powiedzieć, że istna tragedia, jeżeli chodzi o dostawy złota, no ale cóż, no, nic lepszego to już nie zrobimy, tak? No i właśnie, cała wyspa została już zwiedzona, nie mam czego tu odwiedzać, posterunek wojskowy też nie ma sensu, mamy przecież karawany. I w tym momencie też nasze po prostu skipowanie tych wszystkich tur. I chyba nic się nie będzie działo, mi się wydaje. Zostało 23 minuty, chociaż w tym momencie tak naprawdę moglibyśmy już iść na naszego gracza Lazurowego, na południe, tak? Popłynąć tam na jego wyspę, pokonać go, tam czeka na nas ostatnia bitwa, no właśnie, skipowanie tur. Kolejna. Ten Lazurowy wrócił się z powrotem. No, ciekawe. Może dlatego, że był początek tygodnia, chciałby szkolić sobie jednostki. No, widzicie, w tym momencie nawet już gracz fioletowy nam przejmuje latarnię, żebyśmy się przypadkiem za szybko nie poruszali na tym morzu. Jakbym jeszcze nie miał tego sekstansu morskich helpów, to już w ogóle bym na tym morzu chyba w ogóle nie mógł wykonywać ruchu prawie. Także no jest. Jest całkiem nieźle. Ostatnio parę osób mi nawet pisało, że ta misja nie jest aż taka zła, w sensie, że nie ogląda się tego aż tak źle. Przynajmniej przedostatniego odcinka chyba, który był w czwartek, tam gdzie były trzy walki, tak? Jeżeli ktoś z was oglądał, to wie, że był taki jeden odcinek ostatnio, kiedy walczyliśmy z trzema tak naprawdę wrogimi armiami. No, powiedzmy, znaczy walka była trzy razy po prostu, tak? Raz walczyliśmy z Lazurowym, a potem dwa razy z Fioletowym. I to nie dlatego, że pokonaliśmy dwóch fioletowych bohaterów, ale dlatego, że tą walkę z Letosem powtórzyłem i była rozegrana ona dwa razy, tak? Więc liczyłem to po prostu jako trzy walki. No i wydaje mi się, że też dość dobrze się to oglądało. Jednak walka w Heroesach jest nieco bardziej intrygująca niż gdzieś tam budowanie, levelowanie, XP-nie i tak dalej, tak? Bo właśnie, no w tym momencie właśnie mamy, nie mamy walki, tak? No i co się dzieje? No nic się nie dzieje. Po prostu patrzymy, jak bot, nie wiem, przedłuża turę tak niepotrzebnie, bo nie może przejść przez krzaki.
Tragedia po prostu. I znowu, Fioletowy się coś tam cofnął, gdzieś tutaj podpłynął, ale tak właściwie to nie wiadomo, co on będzie robił. Ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak są zaprogramowane te boty, ale ktoś tu po prostu chyba jakiś się zaplątał w tym kodzie spaghetti, bo to jest niemożliwe po prostu, żeby te boty tak w tak durny sposób się zachowywały po prostu czasami, nie? Że dosłownie przecież Fioletowy już na tej mapie miał milion okazji, żeby na przykład dobiec do mojego bohatera, dobiec do Kuzin w ciągu jednej tury i ją po prostu zaatakować. To nie, to on po prostu przeszedł obok i jakby... Dosłownie stojąc nawet obok Kujiny nie był w stanie jej zaatakować, bo stwierdził, że idzie gdzieś dalej. Więc nie wiem na jakiej zasadzie. Czy oni mogą atakować naszego bohatera tylko na morzu? Nie wiem, może taka jest idea, tak, że tylko będąc na morzu mogą atakować. No to dlaczego mogą schodzić z tego morza, tak? No jakby... To też jest bez sensu. Więc no coś tutaj ewidentnie nie pykło, jeżeli chodzi o zaprogramowanie tej misji. Ale no trudno, no. Teraz będziemy sobie przewijać, no jak się okazuje, jednak nie wyciąłem tych fragmentów, kiedy skipuję sobie tury co chwilę. No cóż, no w pewnym momencie stwierdziłem, że nie ma przewijania po prostu i tyle, tak, no i nie będzie przewijania. Nawet teraz nie będziemy tego przewijać, ponieważ gdybym nagrywał to na żywo, że tak powiem, i jednocześnie grał i komentował ten odcinek, no to gra dokładnie w ten sposób wyglądała. Tak i tak musielibyśmy patrzeć na to, jak Lazurowy wykonuje swoją turę 10 godzin. Nie byłoby od tego ucieczki, tak. Więc można powiedzieć, że jest prawda, immersja level expert. Mimo, że nie jest to przyjemne ani przydatne, ale i tak zdaję sobie sprawę z tego, że raczej większość z Was ogląda te filmy tylko po to, żeby sobie je posłuchać. I ja absolutnie nie mam nic przeciwko temu. Wydaje mi się, że to nawet lepiej. W sensie, jakby dla mnie to jest lepiej, że ktokolwiek to słucha, niż gdyby nikt nie miał tego nie oglądać, prawda? Jakby rozumiem, o co mi chodzi, także jesteście dla mnie cenni, pamiętajcie o tym. No, także możecie sobie chociaż mnie posłuchać, także to, co się dzieje na ekranie, no po prostu patrzymy sobie teraz, jak to, prawda, Lazurowy się przeteleportował super teleportem. On zdobył stajnię i z powrotem chce mnie atakować przez morze, przez które nie może mnie atakować, bo nie może przejść przez dwa krzaki. Nie wiem, może to ciałko jednorożca mu przeszkadza, które tam sobie leży, może to mu... To jest może za dużo po prostu. Cyklopy nie mogą przejść. O, teraz dwóch bohaterów będzie chciało przejść, no wspaniale po prostu, no. To jest moment, na który czekaliśmy wszyscy na pewno. Żeby dwóch wrogich bohaterów przedłużało nam turę. Oczywiście, że tak. Nie, może przestanę marudzić troszeczkę. Mogę wam sobie powiedzieć o tym, ja też powiem o tym na początku następnego odcinka, bo to będzie dość istotne, kiedy zaczniemy sobie już trzecią misję. I w trzeciej misji gramy Gotajem. Tam to jest taka, można powiedzieć, zwykła misja. Tam na mapie chyba jest tylko jeden zamek orków, z tego co pamiętam, no ale przynajmniej chociaż jakiś jeden. Jeden zamek orków, z którym startujemy. No i naszym celem jest niszczenie tych zamków przystani, które są gdzieś tam na mapie. Ja tak dokładnie już tej mapy nie pamiętam, tej trzeciej misji, ale to nie powinno stanowić dużego problemu. W każdym razie tam właśnie na tym to polega, że mamy tego Gotaja, tak? I po prostu walczymy przeciwko przystani. To tak właściwie jest wszystko, co można powiedzieć na temat tego, na temat tej trzeciej misji. I kwestia jest właśnie taka, że ja wam jeszcze o tym nie mówiłem, ale po tym jak nagrałem tak właściwie pierwszą misję, tak, do której zrobiłem dwa podejścia, oba te podejścia widzieliście na YouTubie w pierwszym odcinku z tej w ogóle całej kampanii orków. Widzicie tam dwa pierwsze podejścia do tej misji. Za pierwszym razem się nie udało, za drugim razem, no tak chyba na styk, można powiedzieć, w miarę. Natomiast kiedy już to nagrałem, zagrałem sobie tą pierwszą misję jeszcze raz, żeby tak de facto zmienić build, po prostu. Bo to, z jakim buildem my tam, z jakimiś umiejętnościami Gotaj skończył tą pierwszą misję swoją, no to była raczej tragedia, tak? No to nie o to nam chodziło o zdobycie zupełnie innych umiejętności. I postanowiłem, że rozegram sobie tę misję jeszcze raz i po prostu będę rozegram sobie tą pierwszą misję jeszcze tyle razy, żeby ten build pod koniec tej pierwszej misji był taki w miarę optymalny, można powiedzieć. Co mam na myśli, mówiąc optymalny build? No, machiny wojenne, oczywiście, że tak. I trójstrzałowa balista. Jeżeli jakby na Gotaju, tak samo jak na Kujin, naszym celem jest zdobycie zaawansowanych machin wojennych, przynajmniej zaawansowanych, do tego balisty i trójstrzałowe balisty, no i wiadomo, jakby się jeszcze udało, no to atak, gdzieś tam to łucznictwo i pomocy strzały, tak? Ale to nie jest konieczne. Na Gotaju też mam, z tego co pamiętam, logistykę, szczęście, no takie podstawowe rzeczy, prawda? On tam zaczyna z krzykiem, mamy te machiny wojenne, mamy atak, szczęście i coś jeszcze mu tam brakuje w takim razie. Nie? Co? Nie. Machiny wojenne, atak, szczęście i logistyka. Dobra, to tak, mamy wszystkie umiejętności. Tak, atak, szczęście, logistyka i machiny wojenne. Tak jest. No i okrzyki oczywiście, z którymi on startuje. To są umiejętności, które mamy na Gotaju. I nie pamiętam, z jakimi umiejętnościami skończyłem nagrywając odcinek, ale to te umiejętności, które właśnie wymieniłem, to są na pewno umiejętności, które ma startując trzecią misję. Także z takimi właśnie umiejętnościami zobaczymy go w kolejnej misji. Natomiast z tego co wiem, to brakuje mu dwóch poziomów, bo mamy chyba zaawansowane machiny wojenne, ale brakuje nam dwóch poziomów, żeby zdobyć trójstrzałową balistę. Czyli jakby dwóch level upów potrzebujemy, żeby tą trójstrzałową balistę zdobyć. Przy optymalnym oczywiście rozłożeniu, wiadomo, tak? Jeżeli gra będzie łaskawa, to wtedy na pierwszym levelu
Znaczy inaczej. Przy pierwszym level upie w tej misji zdobędziemy balistę, a potem przy drugim level upie zdobywamy trójstrzałową balistę. I w ten sposób jesteśmy w stanie tak naprawdę zraszować większość tej mapy. Zbieramy po prostu jakieś tam swoje najpotężniejsze jednostki, bierzemy tą balistę, bierzemy wszystkie jakieś tam, nie wiem, premie, cokolwiek, i po prostu wyruszamy i czyścimy wszystko po kolei. Tak wtedy nic nie jest w stanie nas powstrzymać. I to jest tak naprawdę taktyka na całą tą trzecią misję. Plus jeszcze jest drugi element. Znaczy jakby tak, pierwszym właśnie elementem jest to, żeby w ciągu dwóch pierwszych level upów zdobyć balistę oraz trójstrzałową balistę. Natomiast kolejnym elementem, który musi nam siąść, że tak powiem, jest okrzyk drżej przed numerykiem. Czyli to jest dokładnie ten sam krzyk, którego teraz nauczyła się Kujin tutaj w tym zamku, tym trzecim dopiero. Tego okrzyku też bardzo potrzebujemy, ponieważ jest to bardzo potężny krzyk i Godajowi bardzo to ułatwi po prostu życie, tak? I czyszczenie tych różnych taków. Więc ja już się do tego trochę przygotowywałem, więc można powiedzieć, że jest to taki lekki spoiler co do następnej misji. Natomiast ja już parę razy sobie tam powtórzyłem, w sensie po prostu sam ten początek sobie powtarzałem i zapisywałem. Tak samo jak robiłem to w przypadku misji drugiej, to tam też właśnie powtarzałem to tak długo, aż w ciągu pierwszych dwóch level upów będziemy mieć trójstrzałową balistę i w zamku będzie drżej przed memrykiem, tak? To są te dwa elementy, które chciałem wyłowić, że tak powiem. I udało się. Mam takiego specjalnego save'a i kolejną misję właśnie zaczniemy już mając tak naprawdę pewność tego, że w przeciągu dwóch pierwszych level upów zdobędziemy trójstrzałową balistę. Oraz z pewnością tego, że kiedy zbudujemy sobie drugi poziom gildii magów, znaczy nie, to nie jest gildia magów, no te tam, najmy to krzyków, cokolwiek to tam jest, a ten odpowiedni gildii magów, tak, orkowy, to kiedy zbudujemy sobie właśnie drugi poziom, to będziemy tam mieć drżej przed mym rykiem. Na trzecim poziomie chyba nie sprawdzałem, co jest, ale to nie jest akurat istotne. Więc to jest akurat dość ważne, to już zrobiłem, będziemy mogli zaczynać tą trzecią misję już tak na spokojnie, że tak powiem. No to jest taka kwestia, że trzeba jeszcze odpowiedni start mieć i tam odpowiednio coś tam i takie tam pierdołki. Ale to już przynajmniej wiecie, jak to działa. O właśnie, wyruszamy w końcu, tak? Nie wiem, nawet nie patrzyłem, ile tutaj przeskipowałem tych tur, pewnie milion, ale chyba z tydzień czy dwa tygodnie po prostu przeskipowałem. Wyszkoliłem, ile się da, posprzedawałem wszystkie surowce, za wszystkie te surowce kupiłem sobie jednostki i teraz będzie podróż na południe. Tutaj można powiedzieć, że jest lekki problem, ponieważ nie będziemy w stanie wybudować statku w stoczni z zamku, ponieważ nie mamy tyle drewna i złota. Ale, moi drodzy, po to sobie kupiłem ten talizman, żeby właśnie przyzwać sobie okręt szalasy. No właśnie, no i mamy okręt. Możemy na niego wsiąść i płynąć na południe. Na tym morzu tutaj na południu za bardzo nic nie ma. Tak na dobrą sprawę, to z tego co wiem na tej mapie nie ma niczego na morzu, tak? W sensie jakby jeżeli jest coś cokolwiek ciekawego, na przykład mentor pamięci, to znajduje się on na wysepce na morzu, ale tak stricte na morzu, w sensie, że nie wiem, leży sobie jakiś rozbity coś takiego. Nie ma tu też jakichś takich ciekawych rzeczy. Jakiś kartogram na przykład, coś takiego. Niczego tutaj na tej mapie chyba nie ma. Z tego co ja przynajmniej wiem, aczkolwiek mogę się mylić, ale raczej nie. Więc po prostu naszym celem jest brnięcie tylko i wyłącznie na południe, płynięcie sobie tym stateczkiem pięknym i tam sobie jeszcze odkryjemy kawałek tej wysepki, która tam jest, i zaatakujemy przeciwnika. Tam teoretycznie można, kurczę, co tam było? Tam było chyba drzewo sylanny, jakieś premie do statystyk jeszcze na pewno na tej wysepce są i warto je pozbierać też. Wiadomo, każda statystyka się przyda, prawda? To się nie ma co z tym łucić za bardzo. No, więc spoko, wydaje mi się. Wyklesaję wody, zobaczcie. Ale jest ultra gorąco i chociaż tak mogę się troszeczkę utrzymać przy życiu, że tak powiem. Szczerze nie wyobrażam sobie, jakbym miał przechodzić na przykład tą misję drugą w takich skrajnych upałach. I dlatego cieszę się, że faktycznie tego lata był taki okres, chyba tam nie wiem, tygodnia czy półtora tygodnia, żeby było zimno i faktycznie ciągle lało. Bardzo się z tego cieszę, bo właśnie w tym okresie sobie nagrałem tą misję i przeszedłem ją. Także bardzo się cieszę. Ja też ogólnie lubię zdecydowanie bardziej właśnie takie klimaty, znaczy klimaty. Taką pogodę właśnie szaro, buro, ponuro, pada, leje po prostu i jest. Dla wielu osób jest to taka pogoda bardzo senna, taka melancholijna, można powiedzieć. Taka jesienna właśnie, prawda, depresyjna, można powiedzieć. Natomiast ja po prostu kocham taką pogodę. Dla mnie jak świeci słońce, to już jest do dupy dzień po prostu. Jakby to jest już... Nie warto w ogóle się budzić takiego dnia, jak świeci słońce i jest gorąco. No ale trudno, przecież trzeba żyć, prawda? Niestety. Dobra, to chyba będzie ta tura właśnie, kiedy wychodzimy na ląd. O, dokładnie. Wychodzimy na ląd, no i tutaj niestety, no, można powiedzieć, że zrobiłem... Czy lekki błąd? To nie jest lekki błąd, to nie, to jest nawet...
bardzo mądre posunięcie, można powiedzieć. Bo tutaj, gdybyśmy poszli sobie teraz tą ścieżką na zachód, czyli na lewo, to dotarlibyśmy od razu do tego zamku, tam jest taki garnizon i pokonalibyśmy tego wielkiego bohatera, który w nim stoi, i wtedy moglibyśmy już wygrać misję od razu. Natomiast właśnie możemy iść albo na południe, albo na północ jeszcze, dzięki czemu zdobędziemy jakieś fajne rzeczy, tak? No to jest niby jakieś co, no jakieś siedlisko tych wojowników, no wiadomo, tych wojowników nie chcemy szkodzić, oni nam nie są potrzebni, tak? Jakieś stajnie, to też jest potrzebne. Ale wierzcie mi, że tam są jeszcze premie do statystyki, jakieś tam plus 1 do ataku jest. Jeszcze jakaś arena tam, nie pamiętam, ale warto tam się przejść. Jest tam jeszcze teoretycznie drzewo sylanny, aczkolwiek no jeżeli ktoś nie ma 20 poziomu do tego momentu, no to chyba gra to na łatwym. Bo na czasie tego nie wyobrażam. Jakby, no umówmy się, ja 20 poziom to zdobyłem w połowie tej misji, więc nie jest to duży problem. 17 już jest autozapis, tak? Kurczę, no to troszkę... Myślałem, że jest 16, a jednak 17 może być, albo więcej. Specjalny budynek. O, właśnie, widzicie? Jest na południu, plus 1 do obrony. No, stwierdziłem, że 7 centaurów nie pozwolę na to, żeby 7 centaurów stracić. I zrobię tą walkę lepiej. Jak widzicie, mam w armii dwie córy nieba. Można powiedzieć, że bezsensownie, prawda, bo są tylko dwie. Ale z drugiej strony zawsze o tym, to o czym już mówiłem, czyli że możemy sobie... niezależnie od tego, ile tych cór jest, ile tych szamanek tam jest, to one i tak mogą rzucić spowolnienie, przyspieszenie, tak? Z taką samą mocą. Więc warto jednak coś takiego mieć. Wybór jadowitych wiwern jest tak właściwie oczywisty z tego względu, że mają one tą naturalną regenerację, którą mają zwykłe wiwerny, nieulepszone. Natomiast pookaje co prawda tej regeneracji nie mają, ale mają ścierwojada. Ale ścierwojad ma ten problem, że musimy pochłonąć ciało, więc to no, byłby lekki problem, tak? W sensie, żeby kontynuować tą samą taktykę, którą mieliśmy z zwykłymi, nieulepszonymi wiwernami, no to musimy grać jadowite wiwerny, bo tylko one mają tą kluczową dla nas umiejętność regeneracji od 30 do 50 punktów życia co turę. Na początku swojej tury, zawsze. Okej. Okay. Osiągnięto maksymalny poziom. No to jest chyba jedna z najgorszych, najgorszych takich informacji, prawda? Które są turbo irytujące niekiedy. Kiedy właśnie już większość misji musimy przejść właśnie już mając maksymalny poziom. Jest to taka troszkę strata, można powiedzieć, tak? No bo nie zdobywamy doświadczenia, które i tak sobie wywalczyliśmy. No trudno. No trudno. Bywa i tak. Tury mijają. Nic tu się nie dzieje. Nawet teoretycznie, przecież nie, chyba nie miałby to sensu, żeby... Bo tutaj chyba też jest jeszcze fort na wzgórzu, który pozwala nam ulepszać jednostki. Bo zobaczcie, że ten zamek na północy, ten trzeci jakby, z którego właśnie wyruszyłem niedawno, jest też przyjęty przez Fioletowego, tak? On, kiedy my już stamtąd wyruszyliśmy, no to wtedy Fioletowy nas zaatakował tam. Więc nawet... W ramach takiej desperacji, można powiedzieć, można by się ukryć na tej wyspie, wziąć ze sobą mieszek ze złotem, który daje na 250 zł dziennie i po prostu rekrutować sobie te centaury i tych wojowników, którzy tutaj są na tej wyspie. W nieskończoność, ponieważ armia, z którą walczymy, jest chyba... Znaczy ona nie rośnie chyba w ogóle z czasem, więc w końcu zdobędziemy po prostu taką ilość centaurów i wojowników, że będziemy w stanie bez problemu ich wykończyć, tak? Aby pokonać tych przeciwników, nieważne ile tej armii mielibyśmy. Plus mamy jeszcze fort na górze, możemy te jednostki ulepszać. Mamy nawet, zobaczcie, jeszcze taki ten ołtarz ofiarny, który pozwala nam poświęcać jednostki na doświadczenie. Więc nawet gdybyśmy mieli tutaj... Nawet gdybyśmy trafili na tą wyspę, powiedzmy z jednym nieulepszonym goblinem, na pierwszym poziomie, ale mieli ze sobą ten mieszek bezdenny ze złotem, to bylibyśmy w stanie na tej wyspie tutaj przetrwać, na tej właśnie takim małym tutaj cypelku, bo zdobylibyśmy 20 poziom, tak? Co prawda trzeba by było poświęcić pewnie miliony tych centaurów, żeby to zrobić, ale dałoby się, tak? No jakby jest taka opcja, prawda? No aczkolwiek może nie z tymi botami, które robią turę po 100 lat. To może akurat byłoby... To chyba raczej w ramach kary by to było. O, jeszcze posunek wojskowy, no zobaczcie. Bo też by można było sobie jakieś fajne jednostki wyszkolić. Mam jakiegoś teleporta. Właśnie ten teleport prowadzi tutaj, w to miejsce. I to jest takie dziwne miejsce, ponieważ... no jest tutaj niby oko maga, które nam nawet pokazało to miejsce, ale właściwie po co to miejsce jest? Nie mam pojęcia. W sensie, może ktoś mi to wytłumaczy, może któryś z was wie, to niech mi śmiało napisze w komentarzu, co się znajduje tutaj w tym miejscu takiego ciekawego, że postawił tutaj chatkę maga i w ogóle taki śmieszny teleport. No bo ja nie wiem, tak? Zgaduję, że... Znaczy zgaduję. Być może było tak, że twórcy zostawili nam tutaj coś ciekawego, jakiś fajny artefakt, jakąś jednostkę, może jakieś jednostki, które by na przykład się przyłączyły do naszej armii. Na przykład jakieś, nie wiem, cyklopy, czy jakieś wiwerny, coś takiego. Może coś tutaj zostawili, żeby się do nas przyłączyło, ale bot, który tutaj chodził, no bo wiadomo, większość to jest wyczyszczona, przejęta przez bota, no bo bot w ciągu pierwszych kilku tygodni gry sobie to całe miejsce oczyścił, tak? Więc po prostu doszedł też do tego teleporta, przeszedł przez ten teleport, no i zdobył cokolwiek tam jest, nie wiem, może jakieś jednostki, może jakiś artefakt, może, nie wiem, cokolwiek, jakby, nie wiem, co tam może być nawet. Ale po prostu to bot zdobył i my tego nie mamy.
Więc no nie wiem. I też kwestia zbugowanej mapy, czy po prostu, nie wiem, twórcy coś tego nie przewidzieli po prostu i nie przetestowali tego tak dokładnie. Ciężko mi stwierdzić. Też z tego co wiem, to właśnie jeżeli gra się na modzie Heroes 5.5, czyli na modzie, który dość mocno wywraca tą grę do góry nogami, to wtedy ta misja wygląda nieco inaczej, ponieważ gracz lazurowy nie atakuje nas gdzieś tam w tym 7 tygodniu, ale zaatakuje nas dopiero kiedy wyruszymy na morze. Czyli mamy dużo więcej czasu na to, żeby podbierać sobie jednostki z tych dwóch pierwszych zamków. To jest dużo, dużo lepsze moim zdaniem. Więc jeżeli faktycznie ta modyfikacja zmienia mapę, albo nie, może naprawia błędy, cokolwiek, no nie wiem, zmienia coś takiego w kampanii, no to może też właśnie neguje inne błędy, tak? Na przykład właśnie to, że bot nie zdobywa tego, co jest tam dla nas zostawione. No ale też nie wiem, no możliwe, że to jest po prostu jakieś miejsce takie, nie wiem, a może to jest właśnie taki troll trochę ze strony twórców, którzy nam pokazali, o, zobacz, tu jest fajny teleport, tu jest fajnie, zobacz, tu przyjdź, to jest oko maga, sprawdź to miejsce. No i przechodzisz, nic tam nie ma. Takaś, prawda, śmieszny prank, no, uśmiałem się. Tym bardziej, że boty robią turę po milion lat. Teraz będzie cutscenka z tego, co pamiętam. Hej, wstrętna szamanko, rzucaj czary gdzie indziej. Jedyne kości, których potrzebujemy, to te naszych wrogów, a czasem pieczonego kuraka. Zamknij się, Gork. Gork myśli tylko o jedzeniu. Tak, szamanko, zabierz swoje głupie kości i swych głupich orków i odejdź, albo... ugotujemy z ciebie gulasz. Głupi Gork. Szamanka to samica. Niedobra do gulaszu. Przecudny żart. Powinniśmy nauczyć tę ponętną szamankę coś tam, coś tam. Szamanka to samica. Niedobra do gulaszu. No to jest... to jest właśnie żart orkowy. Dobra, no i w tym momencie właśnie mamy ostatnią bitwę. 18 save tej misji. I lecimy. A nie, widzę, że mamy jednak te szamanki, te córy ziemi. Aż 62. No proszę. Czyli musiałem po prostu wyszkolić przez przypadek córę nieba, która została po prostu. No niech będzie sobie. O, chyba teraz się właśnie o tym zorientowałem, że ona tutaj jest. No spoko. No, zawsze rzućcie jakiś tam czar, prawda? Jakieś dodatkowe spowolnienie czy przyspieszenie. Także spoko. Na pewno przyda się bardziej niż wojownicy, którzy normalnie byliby w tym miejscu. Na których i tak nie mam pieniędzy. No właśnie, ostatnia bitwa. Co my tutaj mamy? No tak na dobrą sprawę jedyną taką siłą tutaj dużą są to właśnie te wiwerdy. Ponieważ zobaczcie, przeciwnik ma 83 jadowite wiwerny oraz 90 paokajów. W porównaniu do moich 40 jadowitych wivern. Więc tego mam zdecydowanie najwięcej. A tak właściwie wszystkiego innego ja mam więcej. Tak mam dwa razy więcej gobinów. Ponad dwa razy, prawie trzy razy więcej. Mam dwa razy więcej centaurów. No oprawców nie mam, okej. Okay. Znaczy tych, no, rębaczy. O właśnie, pamiętam. Rębacze. Rębaczy nie mam, no ale zobaczcie, no on też już właściwie nie ma, tak? Szamanki? Okej, okay, szamanek ma sporo, bo aż 200, więc całkiem sporo. Oprawców też ma setkę, czyli tyle co ja. No ale tak właściwie tylko te wiwerny tylko tak naprawdę stanowią zagrożenie. Ale ma tak najbardziej sens, ponieważ gramy przeciwko Szak Karogatowi, który właśnie specjalizuje się w wivernach, tak? Zwiększa ich zdrowie i tam coś tam jeszcze. No, niestety właśnie problemem z dwoma szamankami jest to, że wróg zabija ich na jeden autoatak. No ale bywa. No myślę, czyli co by tu zrobić tymi naszymi jadowitymi wivernami? No możemy dobić sobie na przykład takich wewników, czy tam rębaczy. Okej, okay, no i po rębaczach, po centaurach, gobiny też na pewno zejdą na jeden strzał. Cyklopy fajnie by było, gdyby się zajęły właśnie teraz. Problem z tymi cyklopami jest taki, że trzeba je bardzo ostrożnie i umiejętnie umiejscowiać, ponieważ no, dzikie cyklopy atakują cztery pola przed sobą, a bot na heroicznym bardzo dobrze to wykorzystuje, w sensie... myśli nad tym, czy może się ustawić w ten sposób, żeby nasza jednostka, kontratakując, zaatakowała też naszą jednostkę. No właśnie, dwa paokaje, no widzicie, no dwa paokaje się ruszyły i tak naprawdę jest już po moich paokajach i po moich oprawcach, więc nie jest aż takie kolorowe, wiadomo, tylko powoli padają, ale jak na razie padły tylko dwa. Chociaż tak de facto nie wiem, czy na przykład, czy nie dałoby się tej walki zrobić po prostu za pomocą samych tych cyklopów, powiem wam, bo wygląda to nawet całkiem ciekawie. Okej, centaury, które biją naprawdę bardzo dużo. Dobijemy szamanki? Dobijemy szamanki. Tutaj oprawcy, no, dwóch obi. O, nawet trzech, no to już całkiem sporo. No to może za pomocą samych cyklopów mógłby być problem. Bez kontrataku ich. Ale tak wydaje mi się, że mamy ich dość całkiem sporo. Mimo, że gdzieś tam na początku graliśmy dość długo, graliśmy bez w ogóle za żadnych centaurów. Znaczy bez żadnych cyklopów, przepraszam bardzo. Graliśmy bez żadnych cyklopów, mimo że powinniśmy. No i właśnie, gdybym... teraz muszę się tak dobrze ustawiać, żeby bot się nie ustawił tak, że miał swoje szamanki na przykład walną, tak? Bo zobaczcie, że teraz gdyby bot się odpowiednio ustawił tymi oprawcami na przykład, to wtedy te cyklopy swoim kontratakiem zranią też szamanki. Co na pewno bardzo zaboli. Bo
cyklopy jednak mają dość sporą siłę. No ale jak widzicie, bot też się dobrze ustawia. Pięknie. 40 oprawców, 17 chyba hydr. Znaczy tych wiwern. Całkiem sporo. Możemy obiegać po Okaje. Kolejna rucha kolejna rucha. Runda oczywiście chciałem powiedzieć, albo ruch po prostu. Kolejna runda cyklopów. Które też zaatakowały znowu dwie jednostki na raz, dzięki czemu mamy już koniec problemu z oprawcami. I wiwernami tak naprawdę też. No i to właściwie teraz chodzi już tylko o to, żeby dobić po prostu te pozostałe wiwerny. No, bez problemu. Bo ta belista wbrew pozorom nadal się przydaje, prawda? Więc nieważne, czy mamy gdzieś tam początkową fazę gry, czy też... zobaczcie teraz, nie mogę zaatakować swoim cyklopem, bo co, albo walnę w machiny wojenne i zniszczę sobie balistę, albo zaatakuję szamanki. I to jest problem właśnie. Jednostki. Mógłbym to zrobić, oczywiście, że tak, bo to już był koniec walki, tak? I koniec tej misji, ale mimo wszystko. Okej, okay. No straty takie. Ci orkowie spędzą dziś dzień, modląc się do wiadra. Teraz łatwo wejdę do miasta Batala. Okej. Okay. No teraz tak właściwie jest ostatni właśnie. GG. Ostatni ruch polegający na tym, żeby po prostu przejąć. Podejść tak właściwie do zamku, tak? Odejdź, szamanko Kudzi. Nie podążymy za Hanem Kurokiem. Nasze szamanki widzą złą przyszłość orków. Poczekamy na nowego Hana. Teraz rozumiem, czemu z nami walczycie. Lepiej wpierw pomówić wodzu Batalu. Kurok zginął, uwalniając niewolników. Gotaj jest naszym nowym Hanem. Gotaj? Nowy Han? Muszę porozmawiać z szamanką. Jeśli to prawda, ruszymy za Gotajem. Pójdziemy z Kudzim. Ja także chcę pomówić z waszą szamanką. Muszę nauczyć ją, jak lepiej czytać kości. Ale i ja widzę przyszłość. Czeka nas wielka uczta. Dzięki ci, Matko Ziemia. Okej. Okay. To było niespodziewane. Okej, okay, tam najwyraźniej po prostu zakończyłem film, zanim jeszcze zdążyła cała taka scenka dolecieć do końca, jakby te słowa Kucing. Ale ta misja została już zakończona, także wydaje mi się, że cała misja druga, kampania orków, jeden Han, jeden klan, została ukończona oficjalnie. Jestem z tego bardzo zadowolony i mam nadzieję, że chociaż trochę wam się podobało. Także co, my widzimy się już, właściwie słyszymy się w kolejnym odcinku, który będzie z trzeciej misji kampanii orków. Oczywiście, że tak. Będziemy tam walczyć Gotajem. Dokładnie tak, Furia Ojca Nieba. Także co, słyszymy się w następnym odcinku. Asza pożera wszystko i na razie.